Cześć wszystkim. Co, obudziłem się po zimowym śnie i od razu chciałem się wyłapać, więc wszystko wziąłem. Wszystko, znaczy się wszystko co można, leciutki spinning, bo tych większych jeszcze nie. No i proszę, i fiderek. O, po prostu ledwo się zabrałem. Ale co, mam wszystko dzisiaj połapać. Leszczyki, krąpiki, kleniki w chaszczorach. Zobaczymy co będzie. Woda spora, będę szukał spokojniejszych miejscóweczek. Może się coś uda rzucić na fiderka. No, a później może wpłynę na mniejszą rzeczkę. No zobaczymy co będzie. Liczę, że coś będzie. A teraz ahoj, pierwsze pływanie po zimie. Ojeju, jak stęskniłem się. No, to nara. No i takie tam pływanie. O. Trzeba patrzeć, czy konarów nie ma. Już jest. Jestem mistrzem. Jeszcze może trochę. Pineczki też sypnięte. Teraz włączymy. Tylko ziemi nie sypnąłem żadnej, bo nie mogę teraz. Dobra, do roboty. Lejemy wodę. No, próbali ze stocze założyć. O. Tak. O. Zanęty. Jeszcze może jakiegoś czerwoniaczka wyjmujemy, takiego małego pinkusia. Może jeszcze jednego. O! I pontonowy feeder. Po prostu czas zacząć. Czy ktoś łapał, tak? Nie wiem. Ale ja będę pierwszy. Może. I niedaleko, bo po co daleko? O. O! Proszę bardzo, to jest łowienie. Feeder pontonowy. Pontonik stoi elegancko. O! To jest łowienie. Ja drugiej nie będę rozkładał, bo nie nadążę. Trochę jeździ mi tym pontonem, może nie jest to najlepszy pomysł, ale jest wygodnie. Drugi to był na kukurydzę. Ojej, jakie szarpnięcie było teraz. Nie no, teraz to musi być ryba. Kurczę, nawet zatnę trochę. Nie może być. O, chyba ryba. Może pierwszy w tym sezonie będzie coś. O, chodzi, chodzi. Jest sztuka pierwsza w tym sezonie. Co to może być? Ale krąpiak. Uff. Jest krąpiak. A podeszły. O, podeszły. Podeszły krąpie. Okej. Duży ciężarek, 60 gram, 70, to dużo. Tu nie ma takiego strasznego uciągu, ale dobra. To i ponton się lepiej trzyma na wędce. To teraz poczekamy na grubszą rybę. No, bierze i tak. Siedzi. Albo i nie siedzi. Coś się trząsa.
Jak nie zatnę, to trudno. Nie no, siedzi. Tnę. Tnę, bo wenda skrzypi. O, siedzi ryba. Oj, jej, szarpie. O, a teraz mały leszczyk. Tak, mamy małego leszczyka. No jak są małe, to kurczę, no duże też muszą być. Ale tu ryb jest, ale znalazłem miejscówkę. Nikomu nie powiem. Dobra. No, jeszcze na tą zanętę złapiemy. Dobra. O, hoppa. O. Dobra. Ryby coś jedzą. Ja też coś muszę. O. Uhuhuhuhu. Panie. O, ale szarpło. O, o. Jest. Jest kolejna ryba. Ojej, spięła się, ale było coś fajnego. Przecież nie zdążyłem browara otworzyć. Nie no, w życiu nie można drugiej wędki rozkładać, bo tu się naprawdę nie nadąża. No, kukurydza. Kurde. Ale co to się dzieje? Opa. Dobra. Będę. Super uchwyt. A po prostu pontonowy feeder jest znakomity. Znakomity. To przez tego browara wziąłem i zaciąłem, oto wenda już skrzypiała, a ja browarka. Dobra, ogólnie cudownie jest. No dobrze, że ten fiderek jednak wziąłem dzisiaj. Orzeł, muszę tego orła pokazać. Dobra, no teraz to jest czas tutaj na mnie. Kamera będzie pilnowała tutaj brań. Oho, oho. O, okej. Kamera pilnuje brań. O Jezu. Po prostu tak zacząć sezon. Niesamowicie. Nie umiem feder, powiem szczerze, ale sprzęt jest zapakowany od wielu lat. O Jezu, jakie branie! Ale znowu przegapiłem. Ach, kurde. Przegapiłem branie. Ale przegapiłem branie, ale ryba chyba jest. Jest rybka. Jest, jest. Ale ja się zgapiłem. Aha. No krąpiak, ładny. Taki tam. Na kukurydzę. Biorą i na kukurydzę. No dobra, coś się dzieje. Coś się dzieje. Mistrz Federa. Aha, trochę tutaj
tych pinek tutaj nagarniemy. O. Marketową kukurydzę nie będę reklamował, bo ja mam z wyświetleń, a nie od takich sponsorów. Ja mam z wyświetleń pieniądz. O. Dobrze. Trzeba zamknąć tą klapę, bo się wszystko tu upieprzy dzisiaj. Ale co się robi dla ryb? O, potkło się. Hoppa. O. O, jak patent poproszę. Poproszę tutaj spojrzeć. Tu złapane. Tu, żeby nawet jak wielka ryba weźmie, to tego nie wywinie mi. Więc elegancko zrobiłem. Po prostu. O. No i dobra. O. Dobra, wędkę. Niech kamera pilnuje. A, z 15 stopni. Idealnie jest. Co, można z pontonu na feeder łapać? Można. Można. O, padowców słyszę. Słychać. Proszę. Ale muszę powiedzieć, że jest, znaczy będzie więcej wody niż w zeszłym roku. No, tak nie było w zeszłym roku. Fajnie. I miejscówki się naprawią. I bolenie będą. Dwa tygodnie jeszcze i moje. I 6 sztuk na rozpoczęcie sezonu, jak zwykle. Odejszły mi krąpie? No co jest? Ja sobie piwko piję, a one mi nie biorą. Chyba tu były tylko 3. I ja je właśnie wyciąłem. Nakułem. Proszę zobaczyć fachowo. Wszystko jest fachowo. No nie ma tu tamto. Taki cichy w miarę zakątek. Na napływie. No nic tu się nie dzieje. Nic się nie dzieje. Skrzypnięcie wędy. O, ale ja mam tu piwo i nie mogę tak szybko łapać za wędkę. A już coś było, już może kukurydzy nie być. No. Nie jestem profesjonalistą, nie mam tu takich uchwytów na piwko odpowiednich. No. Coś brzęczy. I cisza. No muszę chyba sprawdzić. Na miejscóweczkę mocno znaną przypłynąłem. I tu już niedaleko będzie do wszystkiego. I do klaników. O. No
kąpiel z tego miejsca. Niestety spóźniłem, troszkę przesadziłem. O, to jest pozycja wypoczynkowa, pontonowa. Nie trzeba czekać na branie. Jak nie wiem. No i co tu będzie? Proszę. Krąpik. Tutaj też są. Nie zawodzą. A szarpał? Niesamowicie się szarpał. Dołożymy kukurydzę do tego. O. I cisza. Nie chcę. Dobra, odeszły chyba. Wziąłem, ale nic. Albo krumpik. Zobaczymy, bujnęło będą. No coś jest, no proszę. Jaki ładny krąpik. O, to leszczyk chyba. Nie, a może krąpik, nie krąpik. Ładny. Fajniejszy. Jak na dzisiaj fajniejszy. Bo tak to on nie fajny był. No. Ale ja tam jestem. Dzisiaj niewybredny. Podobają mi się wszystkie ryby. O takiej przerwie. Kurde. Kurczę, no. Dobra, pora zakończyć tego fiderka. Bo jeszcze lekki spinning tutaj przede mną. I zobaczymy. Zwijam. Koniec dzisiaj federowania. No, przez dżunglę płyniemy. Cudownie. Płyniemy, bo większa woda na Wiśle i da się tutaj płynąć. No tak. Ale rzeczka nie dała ryby. Niestety. Nic nie dała rybki. O. Proszę, zaparkowane. Dobra, starczy. Żebym tu nie wpłynął w trawy.
No i co? Czas się zwijać. Czy właściwie się zwinąłem. Koniec na dzisiaj. Dzionek piękny, pofiderkowałem. Na Wiśle była nawet zabawa niezła. Nie wszystko się nagrało, ale na sucho bym tych krąpi nie zjadł. Na spinning nic, nawet brania nie miałem. I to jest smutne. Będę musiał się poprawić, ale za 2 tygodnie. Dobra. Rozpoznanie fajne. Pobyczyłem się. I tak. Zabieramy Majdan. I to by było na tyle. Piękny film z łowienia. To nara. Trzymajcie się.